Siemaneczko w 177 części Let's Play Gothic 3. Ostatnio zrobiliśmy zadanie ze smokami, odebraliśmy nagrodę. Tak, sprawdziłem, ten mieczek był warty jakieś 2 koła z czymś, więc myślę, że spoko, że wzięliśmy to złoto. Przyda nam się być może. Dobra, chodźmy wypytać go o te tajemnice wiecznie żyjącego. Co tutaj wiemy? Czy dowiedziałaś się czegoś o tych więzionych przez ostatnich kilka dni? O tak, wiele bardzo interesujących rzeczy. Rozpocząłem poszukiwania od zapisków mówiących o starych ludziach pustyni. No wiesz, tam gdzie wspomina o kosturze. Tak, tak, pamiętam. Ale tam niczego nie znalazłem. Kontynuowałem zatem poszukiwanie jeszcze głębiej w przeszłości, aż wreszcie znalazłem coś godnego uwagi. Dobra. Okej, no to mów. Tak się składa, że na temat tego kryształu nie ma żadnych zapisków. Chwileczkę, przecież mówiłeś, że to coś znalazłeś. Nasza biblioteka jest tak stara, że sami nawet nie wiemy, kiedy została założona. Okej. Wyobraź sobie wiedzę, która tam na nas czeka. Jest tu wiele rzeczy, o których istnieniu nie mamy pojęcia. Przez te wszystkie lata przetrwała tylko jedna rzecz. Imię. Wspaniale. I ta osoba pewnie już nie żyje. Zgadłeś. Więc nie możemy dowiedzieć się niczego więcej o tych kryształach. Obawiam się, że nie. W porządku. A co z kryształami? Jeśli chcesz, możesz mi ten jeden zostawić. No może pokażą się inne wzory lub symbole, które pozwolą mi odnaleźć nowej drogi do kryształów. Pozwolą mi na odnalezienie. Jeśli znajdziesz więcej, przynieś je do mnie. Zapłacę złotem za każdą dostarczoną sztukę. O Jezus, rozumiem. Boże, katar mnie wykończy. Kręci i... Nie, chyba się powstrzymał. Nie. O Boże. Podaj więzienie duszy. No nie wiem, czy chcę to podawać, czy nie. Kurwa. Nie takiego obrotu sprawy się spodziewałem. Nie wiem, czy to mowa o tym krysztale, czy o jakimś innym. Cholera wie. Zapiszmy sobie. Dobra, kryształ duszy oddano. 100 sztuk złota. Kryształ duszy. Ile ja mam tych kryształów duszy? A tutaj pulsujący odłamek wydaje się być bardzo stary. A za stówkę, no to nawet niezłą kasę za to daje. Nawet. Dobra, dziś moja wędrówka przez przypadek zaprowadziła mnie do klasztoru. Pomyślałem, że wpadnę. To miłe, jak mogę ci pomóc? Chcę z tobą pomówić o kawałkach kostura. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Nie za bardzo. W pewnym momencie myślałem, że odkryłem wielką tajemnicę, jaką została owiana ta klątwa. Niestety byłem w błędzie. Więc nic nowego, co za szkoda. Nie, niektóre sprawy się wyjaśniły. Ale nie chcę cię nudzić takimi szczegółami. Zaraz się okaże, że kurwa 3 tygodnie i nic nie wie, kompletnie. Dobra, opowiadaj mi te szczegóły. Talizman oka wydaje się pełnić rolę kamienia mocy, skupia w sobie magiczną energię. Może na to udowodnić, jeśli użyje się zaklęcia światła. Magiczne światło zostanie pochłonięte i chwilę później ukaże się po drugiej stronie talizmanu. Okej. Przykładem tego są kryształy duszy, które mogą więzić dusze ludzi. Masz rację, dokładnie ten sam fenomen mamy tutaj. Dowiedziałeś się czegoś o kosturze? Wiem tak samo dużo jak w dniu, w którym mi to przyniosłeś. Stare, zimne, białe drewno. To nie byłoby zbyt przyjemne dla mojego ogniska. W takim razie pewnie zajmie to jeszcze chwilę. Chwilę, całe moje życie, młody przyjacielu. Ale mógłbyś mi trochę pomóc. Nie ma problemu, co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebuję potężniejszego źródła ciepła. Bez nich nie dowiem się wiele więcej. Okej. Jak potężnego? Płynna, płonąca skała, inaczej zwana magmą. Tego potrzebuję. Jak mogę ci to przynieść? Moje kieszenie nie są ognioodporne. Tak, o tym nie pomyślałem. Może powinieneś wziąć talizman i rozgrzać go w
innym miejscu, oczywiście. Tylko podgrzej, a nie roztop. Dobra, rozumiem. Pewnie potrzebujemy do tego pieca z wolnej kopalni. Znaczy z kopalni, którą musimy odbić od orków. Zresztą chyba coś takiego pisaliście. Nie wiem, czy te... to mu oddawać, te więzienie dusz. No jest kasa, ale czy to nie będzie do czegoś nam jeszcze potrzebne? Dobra, ten talizman odzyskaliśmy. Tylko gdzie on jest tutaj? To jest ten, lodowy talizman oczu, no. Musimy go podgrzać, ale nie roztopić. Wtedy dostaniemy nagrodę. Tam pisaliście mi, że on nie zawsze przemieni się w to, co chcemy, nie? W sensie, warto zapisać przed próbą, nie? Żeby nam wypadła najlepsza opcja, żeby nam wypadła. Zobaczymy, dobra. O, szkoda, że tak mało wiemy. Nie wiem, czy to mu oddawać, czy nie. Na razie nie. Nie potrzebuję aż tak kasy od niego. Może to może się przydać. Zresztą ostatnio zarobiliśmy też nieźle. Sztaby czystej magicznej rudy też by się na pewno przydały. Muszę sprawdzić, bo pisaliście mi, gdzie ich szukać. Ale myślę, że w tym odcinku zajmiemy się chyba tak naprawdę kowalami. Zabij orkowych kowali. Już się pogodziłem z faktem, no, że u orków no nie dostaniemy się do Kana. Więc tam na orkowych kowalach mi nie zależy. Zacznijmy od Montery, bo jest tam najtrudniejsza sytuacja. Bo nie wiem, czy nie rozpoczniemy podboju odbijania my Montery, jeśli zabijemy tego kowala. Trzeba to odpowiednio ugryźć. Tam przez nos oczywiście dalej przeziębienie trzyma. Tak, pozbyć się orkowych kowali, no to brzmi jak plan. Znaczy mam pewien pomysł, jak się pozbyć tego kowala. To miało mi zaimponować. Torek. Ok. Dobra, no masz troszkę kaski, nie powiem. Jesteś w porządku, Laura. Jestem w porządku, ale nie potrzebuję tego. Pytanie, czy chcę ci coś posprzedawać, żeby troszkę kaski odbić od ciebie. Tak ziłem, no, dobra. Kasa nam się przyda, dobra. Okej, patent jest taki, żeby go wyciągnąć chorobą, oczywiście. Amnezja, przeniesienie choroby. Porąbię cię na kawałki. Dobra. Nie możemy się dać trafić i... Zatrzymaj się, Mora. Plan jest taki, żeby go zaprowadzić do, oczywiście, do buntowników. I oni tam zrobią z nim porządek. Oj. Aha, jeszcze dzik tutaj jest. Świetnie. Dobra, weźcie go. Pięknie, o to chodziło. Ja się zajmę dzikiem. Dobra. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Pokazałeś mi, pięknie. Ale mu dokopałem. Tylko, że trzeba chyba go dobić, nie? Czy nie? Więcej złota dla Wareka, notatka Toreka. Okej. Nie, chyba go nie trzeba zdobijać. Nie. Dobra, czyli jednego kowala mniej. Pokaż mi te notatki. Gdzie to jest? Basir posrał się w gacie i skulił w kącie, gdy mu zagroziłem. Ale tchórz, ta glizda miała plan zbroi dla buntowników. Nienawidzę tej chłoty. Dobrze, że kurę królewski herb można zobaczyć tylko na zdechłych paladynach i w Wengardzie. Żaden z tamtejszych kowali nie może dorwać planów w swoje łapska, by za... Bo zaczną srać tymi zbrojami i rebelianci będą w nich latać. Muszę zmienić trochę ten plan, by można było go używać. W przeciwnym razie wszystko na nic. Niektórzy najemnicy rzucą mi za to sporo złota. Jednym problemem będzie ten orkowy herb, ale może znajdę go w jednym ze zdobycznych przez nas miast. Planuję handlować nim w przyszłości. Wczoraj widziałem, jak mój niewolnik grzebał coś przy mojej skrzyni i Basir miał coś do niego. Muszę mieć tam na niego oko. Okej. Zadowolony z twojej pracy, ale myślę, że nie miałby nic przeciwko, gdybyś pobierał wyższe opłaty od ludzi. Myślę, że 450-500 sztuk złota to uczciwa cena. Przy okazji wspomnę, że potrzebuję jeszcze trzech ostrzy do halabardy. Korszach.
Okej. Dobra. Teraz myślę, że pora wrócić do Montery. Zobaczymy, jak tam nastroje będą. Aj, mam nadzieję, że to chodzi tylko o orkowych kowali z Myrtany. Mam taką cichą nadzieję. I mam nadzieję, że chodzi tylko o tych, co mają imię. Zobaczymy. Na razie nikt się nie pulta. Wszystko w rękach. Dobra, nie. No okej, jest git. Lepiej się nie wtrąca. Bardzo dobrze. Dobra. Ma swoje problemy, nawet ja. Więcej złota, tak jest. Więcej złota. Silny górski ork. Idę odpocząć. No to byś poszedł, bo bym ten kuferek to bym chętnie... O Jezus, tu jest dwóch. Obadał. Oh shit, to się nawet nie spodziewałem. No to nie, to jest problem. To znowu ty, parszywa gnido. Myślałeś, że cię nie rozpoznam? Że co? Moi ludzie z farmy i wykopalisk nie żyją. To wygląda na spisek przeciwko Trellis i bratanie się z buntownikami. Ale nie martw się, to był twój ostatni błąd. Teraz moi ludzie zabiją każdego podejrzanego. Rozumiesz? Rzucę cię na rozerwanie orkom. Rusie, czemu ty zawsze jesteś po tej złej stronie? Spieprzaj. Okej. To brzmi jak przypalik. Ale z modyfikacji, więc może nie będzie poważnych konsekwencji. Dobra, tu trzeba orka też wyciągnąć. Sam się o to prosiłeś. Ty po prostu nie słuchasz, co? O kurwa, wiem co jest grane. Uż imię. Więc też na pewno trzeba go się pozbyć. O Jezus. Ale bez takich lagów, poproszę. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. Pokaż. Dobra. O, gówno, nawet złota nie masz ciekawego. Ciężki pancerz orka. Zasłużyłaś na to, Mora. Nie zasłużyłaś na to. Ciężki pancerz najemnika. Fajne rzeczy ma, no ale no niestety. Niestety musi zginąć. I to miało mi zaimponować. Dobra, standardowo. Przeniesienie choroby. Zamknij jadaczkę. Dobra. Wolałbym raczej jakiś porządny kawał. Dzień dobry. Zatrzymaj się. Chodź, 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 śmiało. Zastanawiam się, czy go też prowadzić do... do buntowników. Niech zrobią z nim porządek. Może też, bo ten Torus się tu strasznie piekli. Boję się, że po prostu może... jak ubije tego orka, to może się rzucić na mnie. A wolałbym tego uniknąć. No jeszcze jakieś wilki muszą stać na naszej drodze, jak zwykle. Może spróbujemy tędy. No chodź, chodź, chodź tutaj. Śmiało. Już wykopalisko, już są blisko. Chodź. Dokładnie. Hej ludzie, walka! Dokładnie. Pokaż mu. Tak jest. Dobrze wam idzie, chłopaki. Właśnie ta nie będę... O, może? Pięknie. O, nie miałem nic ciekawego. Dobra, dobrze poszło. Bardzo dobrze poszło. Zastanawiam się teraz... Może nawet się tepniemy. Zobaczymy, co Torus zrobi. Czy coś się zesra do nas? Chyba nie. Chyba nie, wszystko jest chyba git tutaj. Porozmawiamy. Tak, dobra. Dobra, no to jak jest git, no to spadamy do Geldern. Tak jest. Chociaż chyba w Geldern. Przy okazji może do alchemika tutaj wdepniemy. Okej. Nie masz takich rzadkich ziółek, nie, nie, nie. Absolutnie nic z tego. Nie ma tutaj Laresa, kurde. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on wyparował. Orkowy zdobywca. Walcz z honorem! Nawet nie jest kowal. A więc tak się zastanawiam, kurde. No nie, odpuszczamy. Na razie go nie będziemy robić. Chodźmy tutaj. Silden jest z imieniem.
Co jest tutaj? Kadok, no dokładnie. Dobra, jego trzeba będzie wyciągnąć i chyba już ukatrupimy go. No, gołymi rękami. Pokaż. O, ma trochę kasy, to fajnie byłoby z niego wyciągnąć tą kasę. Ciężki orkowy topór, fajna sprawa. Znaczy, wciulo wielkie obrażenia, ma siłę 350, tak jak tutaj, a w sumie to też ma takie obrażenia. Oj, to zasięg ma do dupy, to już nic takiego. Dobra, coś ci tam sprzedamy. Dobra. Okej, jest ładnie wyczyszczony. Okej, panie Kadok, no musimy pana stąd niestety zabrać. Tylko, że pana już chyba nigdzie daleko nie będziemy ciągli. No bo za daleko by było go ciągnąć do buntowników, tak mi się wydaje. Że lepiej będzie, jak go sami ukatrupimy. Aha, tylko on ma problem, żeby wyjść stamtąd. Okej. Dobra. Chyba wyszedł już. Oj, wyszedł, zdecydowanie. Zaraz upuszczę. Dzień dobry. Zaraz wiecie, co robić, bardzo dobrze. I zaraz będzie po orku, nie ma szans. Jest ich po prostu zbyt dużo. Oś tam będzie się próbował odgryzać oczywiście, ale wątpię. I od razu go zabijają, nie musimy nic dobijać, także to też jest fajne. Stawia się. No, powiem wam, że dobrze sobie radzi. Chyba najdłużej jak do tej pory. Dobra, nie jedno, trzeba było dobra. Ze mną zadzierać. Okej, okay, najdłuższa walka. Dobra, jest tu wszystko na swoim miejscu. Dobra, jeszcze może na szybko podbiegniemy do miasta, zobaczymy, czy tam wszystko jest git. Czy nikt się do nas nie spulta. Ale chyba powinno być wszystko C. Dzień dobry. Dobra. Inok, no spoko, jeszcze nie. Skończył się czas na gadanie. Trzymaj się. Tak jest, dobra, już się wystraszyłem, mnie. Dobra, wszystko jest git. Okej, okay. Czyli tutaj też mam sytuację załatwioną, tutaj jeszcze nie wiemy. Zostało nam Faring tak naprawdę. Coś do handlowania z nim, czy ma trochę kasy do wyciągnięcia. Tak, to jest on, dobra. Nie. Coś tam masz ciekawego, no masz 20 koła. Masz ten orkowy herb. W sumie bym go wziął od ciebie. Gwiazda poranna, klasyczny ciężki Morgenstern do niszczeń zbroi, miażdżyciel ciała i łamania kości. Kurwa, bardzo bym chciał mieć taką broń. Tylko, że to jest pewnie dwuręczna, nie? Zasięg ma troszkę taki se. Ale wygląda całkiem fajnie. Handlujemy pewnie. I to jest pewnie w broni dwuręcznej. Nie mieliśmy tego. Może to się przydać kiedyś, kto wie. Obrażenia od ostrza. Chociaż tutaj mamy już o wiele lepsze te obrażenia. Fakt, teraz się dopiero zorientowałem, ale, a bo ja jestem skupiony na tym, no, szpon Beliara. Dobra, mniejsza, kupione. Musimy go stąd wyprowadzić. Standardowo najlepsza metoda. Ta walka długo nie potrwa. Dobra. Zatrzymaj się, Moran. Dobra, chodź za nami, śmiało. No chodź. Chodź. Cię spróbujemy w takim bądź razie. Będzie parował teraz gnojek. Dobra. Pięknie. Dobijamy. Okej, zabij orkowych kowali, zajebiście, czyli tamtego nie musimy.
Dobra. Teraz tak, musimy się wrócić do miasta, bo tu mogą się spultać, ale... Ale myślę, że jeszcze nie będzie powstania, nie? Że jeszcze nie będzie walki o Faring. Zobaczymy. Dobra, są na zielono. Stać! Ktoś morduje naszych ludzi! Wiesz coś o tym? Nic nie. Mamy cię na oku. Dobra. Okej, tak wygląda sytuacja. Nic się nie wydarzyło, to dziwne, nie? Dobra. I myślę, że z tą optymistyczną wersją możemy wracać do Redok. Oj, dobra, jesteśmy na miejscu. Zabiłem wszystkich kowali orków. Świetnie, spisałeś się na medal. Teraz naprawię twoją broń królewską. Oczywiście będzie to kosztować, ale praca jest jego warta. Tego warta, jest tego warta. Złoto złotem, ale do naprawy ostrza będzie potrzebna sztabka czystej magicznej rudy. Do królewskiej tarczy potrzebne jest złoto i tarcza paladyna. Dobra. 30 koła? Mam chyba tarczę paladyna, nie? No sztabkę czystej magicznej rudy oczywiście, że mam. Nie wiem, czy chcę to poświęcić. Nie, może chcę. Może chcę. Tarcza... Tarcza jest, tarcza paladyna oczywiście. No dobra, trzymaj to. Napraw królewski miecz. Dobra, miecz będzie gotowy za 3 dni. On powiedział za 3 dni? Chyba tak. No dobra, to jeszcze... To chyba tu specjalnie odczekamy sobie te 3 dni, no. Dobra. I zobaczymy. A, jeszcze muszę chyba jedną nockę przekimać. No tak, bo był wieczór, jak to oddawaliśmy. Racja. Dobra, i teraz chyba wszystko powinno być git. Miecz jest gotowy, używaj go mądrze. To moja sprawa, do czego go użyję. Dobra. Tylko jedna rzecz. Czemu... Kurwa... miecz rycerski, miecz zakonu, miecz królewski 380. Obrażenia no 305 byśmy mogli zrobić i to jest jednoręczne. Tylko kurwa, ile my tu siły potrzebujemy, to jest masakra, nie? I dlaczego nie możemy jeszcze tarczy sobie naprawić? To też jest dobre pytanie. Dobra, będę między odcinkami musiał poszperać. Czekajcie, on na pewno tam powiedział dlaczego, tylko ja pewnie teraz nie pamiętam. Potrzebne jest złoto i tarcza paladyna dla królewskiej tarczy. Potrzebne jest złoto i tarcza paladyna. No mam tarczę paladyna. No i złoto też mam. Mam samorodki. Mam wyciul złota. To nie wiem dlaczego on nie chce naprawić tej tarczy. Dobra, nic. Muszę się zastanowić między odcinkami o co chodzi, a na dzisiaj to by było na tyle, także... Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i na razie.